Od ich niecnych planów gorsze są tylko ich wejścia. Witamy w Watch Mojo Polska, a dziś odliczamy nasze top 10 najgorszych przedstawień super złoczyńców. Przyjrzymy się momentom, w których super złoczyńcy nie potrafili nas zainteresować, wystraszyć ani nam zaimponować. Zwrócimy uwagę na ich pierwsze pojawienie się lub sceny, które ukazują ich na wszystkie złe sposoby. What do they call you? Juggernaut. I can't imagine why. You can let me out of here, I need a pee. Numer 10. Emma Frost, X-Men, pierwsza klasa. Colonel Henry? Yes, ma'am. Emma Frost, Sebastian Shaw's associate. Emma Frost to potężna mutantka, potrafiąca czytać w myślach, tworzyć iluzje i zmieniać się w diamentową formę. Niestety brakuje jej mocy przejmowania się czymkolwiek. Kiedy spotyka pułkownika Hendry'ego w klubie Hellfire, ledwo okazuje emocje i mówi monotonnie. Nawet kiedy i Shaw i Henry rozmawiają o potencjalnej wojnie nuklearnej, wygląda na totalnie niezainteresowaną. You're looking at war. Nuclear. Mając wachlarz takich mocy, Frost spokojnie mogłaby mieć przywództwo. Zamiast tego po prostu przyjmuje rozkazy i wygląda na znudzoną. Emmy Frost zdecydowanie bliżej do pachołka niż do silnej, działającej po swojemu postaci. Numer 9. Blackheart, Ghost Rider. Angels only in there. Angels. Really? W Ghost Riderze demon Blackheart przybywa na ziemię, by znaleźć przeklęty kontrakt, który zapewni mu najwyższą moc. Jednak bardziej przypomina członka emo zespołu z lat 90., a nie potężną istotę z ciemności. Po tym jak wybił bar pełen ludzi bez powodu, pojawia się jego tata Mephistopheles i mówi mu, żeby nie realizował kontraktu. Blackheart próbuje twardo na to reagować, ale średnio mu to wychodzi. Your time will come. But not now. We both know you can't harm me here. I'm not like you. I've never fallen. Zachowuje się jak zbuntowany emo nastolatek. I całkiem szczerze, przemiana Nicolasa Cage'a w Ghost Ridera jest bardziej przerażająca niż ten płaczliwy demon. If you had given me what was rightfully mine, it's all mine. Until the end of days. Numer 8. Bullseye, Daredevil. Well, the Irish piece of trash. Ten zbir zawsze trafia, ale ta interpretacja niekoniecznie. Kiedy Wilson Fisk, czyli Kingpin, musi pozbyć się pewnego biznesmena, zatrudnia Bullseye'a. Następnie przechodzimy do sceny, w której zbir rzuca rzutkami z zabójczą precyzją. Po tym jak jeden z gości w barze go obraża, ten zabija nieszczęśnika zaostrzonymi spinaczami do papieru. Wspominaliśmy, że przez całą scenę komunikuje się chrząkając? Domyślamy się, że Colin Farrell chciał nam dać postać niezrównoważoną, ale wyszła nieco dziecinnie. Jego karykaturalne zachowanie zupełnie nie pasuje do mroczniejszego tonu całego filmu. Numer 7. Joker, Legion Samobójców. To this handsome honka honka. Pierwsze rozszerzone wprowadzenie Jokera ma miejsce w klubie, gdzie gangster wychwala klauna, ale ten go ignoruje. Kiedy gangster komplementuje dziewczynę Jokera, Harley Quinn, książę zbrodni oferuje mu ją jako prezent. Gangster odrzuca propozycję, a klaun grozi mu w żartobliwy sposób, zanim go zabije. That's your lady, Joker. That's right. Yeah. Yo, Jake. Rozumiemy, że Joker ma być szalony, ale jego ciągłe wahania nastroju były męczące. Jared Leto próbuje wcielić się w kilka wersji klauna, ale koniec końców nie osiada w żadnej określonej osobowości. W rezultacie wygląda to tak, jakby pod szaleństwem na ekranie nie krył się żaden motyw. I love this guy. He's so intense. Numer 6. Nuclear Man. Superman 4. Jeśli chcecie pokonać Supermana, musicie stworzyć naprawdę potężnego złoczyńcę. Nuclear Man z pewnością do tego pasuje. Zrodzony z połączenia DNA Supermana i eksplozji nuklearnej, ten złoczyńca wyglądał przerażająco i wydawał się dosyć groźny. A potem przemówił. Z niewiadomych powodów Nuclear Man przedstawia się głosem Lexa Luthora. You are nothing. I am the father now.
Co gorsza, okazało się, że jest całkowicie bezsilny, gdy nie znajduje się w bezpośrednim świetle słonecznym. Czyli w teorii Superman mógłby go pokonać w cieniu. Czy przy takich cechach kogoś jeszcze dziwi, czemu nie przedstawiono go ponownie? Destroy Superman now. You sweet thing, but not quite yet. Numer 5. Rhino. Niesamowity Spider-Man 2. Na początku filmu pajączek mierzy się z Polem Giamattim, który przesadza z rosyjskim akcentem. To znaczy z Rhino. Rhino kradnie ciężarówkę pełną radioaktywnych kanistrów, a Spidey i dwóch gangsterów desperacko starają się nie upuścić żadnego z nich. Kiedy staje twarzą w twarz ze Spider-Manem, w ciągu kilku sekund staje się jasne, że Rhino nie ma szans. Okazuje się być na tyle niegroźny, że Spider-Man ma czas na telefon. Biorąc pod uwagę, że jest w filmie krócej niż 10 minut, ten nietrafiony superzłoczyńca mógł zostać na papierze. Numer 4. Mr. Freeze. Batman i Robin. The Iceman cometh. Moglibyśmy w sumie wybrać każdego superłotra z Batmana i Robina. Pochodzenie trującego bluszczu było źle wyjaśnione i głupawe. Ale kiedy jej wejście było okropne, intro Mr. Freeza to jeszcze niższy poziom. Freeze musi ukraść diament, by zasilić skafander trzymający go przy życiu. Nie wiedzieć czemu, gada wyłącznie o rzeczach związanych z zimnem. I mimo tego, że potrafi zbudować lodową broń i kombinezon, nie potrafi zabić Batmana, nawet gdy bohater jest dosłownie nieruchomy. Freeze może i wygląda ok, ale jego gierki słowne zabijają każdą pozytywną cechę. Numer 3. Venom. Spider-Man 3. Who are you? It's Brock, sir. Edward Brock Jr. I work at the Daily Bugle. Superzłoczyńcy mogą mieć tragiczne historie, przez które widzowie im współczują, albo mogą być jak fotograf Eddie Brock. Po tym, jak Parker ujawnia, że Eddie przerobił zdjęcia Spidermana, Brock traci pracę i dziewczynę. Później widzimy, jak w kościele prosi Boga o śmierć Parkera. W niewiarygodnym zbiegu okoliczności trafia na obcego pasożyta z kostiumu Spidermana i staje się Venomem. Efekty CGI dają radę, ale kiedy widzimy i słyszymy Tophera Grace'a w czerni, nie jest najlepiej. Poza tym, motywy zemsty Brocka są... słabe. To, że stracił pracę, to jego wina. Spider-Man 3 miał już dwóch rozczarowujących złoczyńców, z Venomem mamy wielką trójkę. Hey Parker. My God, Eddie. Ooh, my spider sense is tingling. If you know what I'm talking about. Numer 2. Lex Luthor. Batman i Superman. Świt Sprawiedliwości. Ah, ahoy, ahoy. I did not know you were here. Man on the marquee. No, don't believe it. My father named the company after himself. He was the Lex in front of the corp. How you doing? Oh, really great. Really great? Good. Lex Luthor zwykle jest przedstawiany jako zimny geniusz i mistrz skomplikowanych planów. Jednak ta wersja to przede wszystkim łebski millennials lubiący koszykówkę. Przy swoim wprowadzeniu Luthor chce zmanipulować urzędników państwowych, by dali mu dostęp do materiałów obcych. Niestety, jego ekscentryczne maniery i sposób mówienia są zbyt rozpraszające. Why would we want to weaponize this material? As a deterrent? A silver bullet to keep in reserve to use against the Kryptonians, so the day does not come, madame, when your children are waving daisies at a reviewing stand. A kiedy Luthor stawia na swoim i chce pokazać dominację, używa... cukierka. Jesse Eisenberg dał Luthorowi geniusz maniaka, który lepiej sprawdziłby się przy Człowieku Zagadce czy Jokerze. The devils don't come from hell beneath us, no. No, they come from the sky. Zanim przedstawimy dzisiejszy numer 1, oto kilka wyróżnień. She inhabits Dr. Moon's body now. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Numer 1. Doktor Doom. Fantastyczna czwórka. Kiedy grupa przyjaciół używa teleportu do podróży do innego wymiaru zwanego Planetą Zero, Wiktorowi von Doomowi nie udaje się wrócić na Ziemię. Rok później naukowcy znajdują go żywego.
Nowy wygląd Dooma jest surowszy od odpowiednika z 2005 roku, a jego motywacje rozczarowują. Chce zniszczyć Ziemię, by uniemożliwić naukowcom wizytę na planecie Zero. Jeśli ten świat musi umrzeć, so that mine may live, so be it. Ignoruje fakt, że wystarczyłoby po prostu zniszczyć teleport. Do tego jeszcze ten sztampowy promień światła z nieba. Transformacja Dooma pozbawia go większości osobowości, inteligencji i nadziei, że będzie niezapomnianym złoczyńcą. What good is it if you're alone? I have always been alone. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy. Po więcej zajrzyjcie na nasz kanał, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.